kochani, dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny. Ja zrobiłam taką ankietę, jakie filmy byście chciały, żeby były na moim kanale. Widzę, że bardzo chcecie o nowościach, ale ja tak sobie myślę, że kiedyś dawno tam prosiłyście mnie też, jakie takie produkty uzupełniające z danych marek można używać albo i trzeba używać, żeby właśnie lajerować i mieć lepszy efekt z perfumami. Także dzisiaj zrobię sobie taki malutki przegląd rzeczy, które ja mam, które uzbierałam. Niektóre już widziałyście, niektóre nie. Także serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. A myślę, że jest bardzo przydatny taki właśnie, żeby wiedzieć, co używać, jak używać albo co jest dostępne w perfumeriach. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie, jak wspomniałam, o uzupełniających produktach pielęgnacyjno-perfumowanych, bo to są produkty, które używamy dodatkowo, żeby wzmocnić efekt. Ja miałam taki na kanale film o tym, jak aplikować perfumy, co warto używać, żeby wzmocnić ten efekt. Myślę, że to jest fajny odcinek też, mimo że jak zrobiłam taką ankietę tam na moim kanale, to chyba najmniej głosów zdobyła. No ale tak sobie pomyślałam, że kiedyś już obiecałam Wam, że coś takiego nagram i czemu nie, może Was zainteresuje, mam nadzieję, że Was zainteresuje, bo fajnie jest właśnie wzmocnić ten zapach, który lubimy. No i przy okazji zobaczycie, co ewentualnie można dostać, bo pewnie niektóre z Was mają całe serie tutaj produktów, a czasem fajne, bo w zestawach takich świątecznych, czy właśnie na Dzień Matki, czy takie na konkretne okazje możecie dostać zestawy z perfumami i dodatkowo jakiś travel size, czy body lotion, czy jeszcze shower gel, który notabene bardzo rzadko gości właśnie w liniach tutaj perfumowanych. Ale ja wiem, w sumie to teraz ostatnio widzę, że dużo jest takich zestawów. Marki jakby chciały przedstawić i zaopatrzyć tu klientów właśnie w takie dodatkowe produkty. A więc zaczynamy. Ja Wam pokażę, co ja mam. To nie jest chyba wszystko, co mam, ale starałam się tutaj przynieść jak najwięcej i przygotować, bo wolny dzień właśnie tutaj, żeby Wam pokazać to. No i zastanawiam się właśnie, czy Wy macie też do swoich ulubionych perfum, albo kupujecie właśnie takie zestawy kosmetyczne, żeby mieć do tej linii, którą lubicie, takie produkty uzupełniające. Ja powiem Wam pierwszym produktem uzupełniającym, który bardzo jestem zadowolona, że kupiłam, słuchajcie, bo to były takie rarytasy na rocznicę, takie stulecie Chanel. Ja zrobiłam specjalny odcinek, bo tu był wielki boom w Londynie, słuchajcie, na to były aż na zapisy i czasem nie można było tego dostać, żałuję, że nie kupiłam więcej, a więc Anniversary Chanel No. 5. Słuchajcie, ja kupiłam w takiej pusetce, jeszcze nie zagospodarowałam na moim stole, ale tak chołubię to. Taki żel perfumowany, to jest shower gel, 20 takich kapsułeczek, takich triangles, takich właśnie słodziutkich opakowań, gdzie macie, o Boże, one są cudowne, prawda? Otworzyłam ten pojemnik i jest coś pięknego. Jak ja nie przepadam, że Chanel No. 5, to słuchajcie, ten żel pod prysznic, on jest taki jedwabisty, taki silky, taki przepięknie perfumowany i po prostu nie musicie używać balsamu, bo to ciało jest tak przepięknie nakremowane, jedwabiste i z tym zapachem, że nawet mój mąż powiedział, że Boże, jaki fajny, luksusowy produkt. No i ta kasetka właśnie taka a la pudełko do farby, bardzo mi się podobało, taka minimalistyczna rzecz, ale jakże fajna i mówię, ja byłam zachwycona jakością tego produktu, bo naprawdę ciało pachnie, całe ciało pachnie. Ja nie mam body lotion ani żadnego body cream do tego, ale wystarczyło właśnie wykąpać je w tej przepięknej, takiej milki, mlecznej, jedwabistej pianie, żeby właśnie pachnieć tutaj Chanel No. 5. I następną rzeczą, którą ja kupiłam, to jest taka perfumetka. Ja ją gdzieś tutaj schowałam i nie wiem, gdzie ją mam. Ale ja Wam ją pokazam. O, jest. Tak się przygotowałam właśnie do odcinka. Która jest takim fajnym rarytaskiem, że możemy sobie, o właśnie, się psiknąć gdzieś albo właśnie w podróż wziąć. No i jest oczywiście
tą samą linią. To jest aktualnie Lao, czyli troszeczkę inna. Jest to jakby produkt dodatkowy, czyli ja bym powiedziała, że te wszystkie travel size są produktami dodatkowymi też do danej linii perfum tutaj. Jak wiecie, ja bardzo lubię Tommy'ego Forda. Ja mam bardzo dużo właśnie dezodorantów, czyli takich all over body spray. Mam ich kilka, ja Wam przedstawię w następnym odcinku, który będzie właśnie o ostatniej kolekcji perfum, bo no to też jakby są jakieś perfumy albo właśnie taki produkt perfumowany. Ja je bardzo lubię, one trzymają przez cały dzień i są mega, mega cudownie uzupełniające to w ciągu dnia, żeby też się poperfumować w takich miejscach, jak właśnie gdzieś całe ciało, czy właśnie pod pachami, czy w ogóle mieć coś takiego mniej stężonego, ale właśnie produktem uzupełniającym. Ja myślę, że to są fajne rozwiązania. Ja Wam pokażę właśnie w odcinku kolekcji perfum, ile ja ich mam. Tak, że zobaczycie. Nie za dużo już, bo zużyłam. Następnym produktem tutaj z Tom Forda, który już skończyłam. Zobaczcie, już uderzył dęka. Fantastyczny Tom Ford Neroli Portofino Body Oil. One są bardzo poszukiwane, czasem są w ofercie, czasem nie. Ja już nie pamiętam, ile za niego dałam, ale fantastyczny produkt, rozgrzewający, fajny na zimę. Słuchajcie, on tak rozgrzewał, naprawdę skóra była dobrze naoliwiona, nawilżona, chociaż ja potrzebuję super nawilżenia, więc jeszcze dodatkowo czasem się dowilżałam. Tak pięknie, świeżo pachnący, aż przyjemnie było się właśnie nim popryskać, wklepać w ciało. Solidna ilość, bo to jest 200 ml, z tego co pamiętam, o 250, kłamie. Coś cudownego, na pewno kupię jeszcze raz. Mało tego, mam do tego jeszcze mydło, ale nie przyniosłam tu mydło, bo nie będę się chwalić i pokazywać mydła, ale do tej linii właśnie Tom Forda są też perfumetki i są, słuchajcie, mydła. Sobie tu ustawię na bok. On jest trochę tłusty, także musicie uważać, jak się nim smarujecie. No i nie zawsze się sprawdza właśnie, jak jesteśmy w podróży, bo może się rozlać. Następnym produktem, który mam, wy wiecie, że ja kocham Jimmy Choo. Ja dostałam taki rarytas, ja myślę, że on jest już bardzo stary, bo ja go dawno kupiłam i nawet zapomniałam, że mam. To jest Jimmy Choo, taki brązujący olejek. On był chyba w zestawie, jak pamiętam. Zobaczmy, czy on jeszcze pachnie. No jeszcze pachnie, słuchajcie, tak delikatnie właśnie daje taki efekt świetlistości, trochę takiej opalenizji na ciele. No i pachnie oczywiście jak Jimmy Choo, fajna taka konsystencja, jak widzicie, ja zapomniałam zupełnie. A szkoda, bo to jest fajny właśnie taki rarytasik, jak wychodzimy gdzieś na wieczór, czy jest lato i chcemy naoliwić nasze ciało, a przy okazji delikatnie pachnie Jimmy Choo. Ja z Jimmy Choo mam dużo produktów, tu Wam szybko przyniosłam jeszcze perfumowany body lotion, który był w jakimś zestawie. Bardzo, o Boże, cudnie pachnie, Boże, jak ja lubię ten zapach. Po prostu kocham ten zapach, ja nie wiem, mam do niego taki sentyment straszny, że jak nie wiem już czego użyć, to właśnie lubię Jimmy Choo. Moje dzieci mówią, że zawsze mnie rozpoznawały po tym Jimmy Choo, bo zawsze się nim pryskam, albo właśnie Victor and Rolf Flower Bomb. Także warto mieć coś takiego, bo i nawilża, i daje taki zapaszek, który właśnie lubicie, którym chcecie się otoczyć. Następnym rarytasem, który ja mam, to Wam mówiłam, że ja kupiłam ten cudny olejek z J'adore. On bardzo ładnie podtrzymuje zapach, jest troszkę delikatniejszy. To jest wersja oczywiście perfumowana, patrzę, 100 ml, wygląda jak perfumy. Bardzo fajne na ciepłe dni, gdzieś idziecie na randkę, na jakieś wyjście, chcecie ładnie pachnieć, czy po prostu tak, żeby nadać większą ekscytację tym zapachem i bardziej pachnieć. No i tada, zobaczcie, co ja mam. Ja mam nawet body lotion, który dostałam od koleżanki, ale używam go może ze dwa razy, bo słuchajcie, on pachnie przepięknie, ale minus jest taki, że trochę brudzi i w łazience możecie potłuc właśnie tutaj wszystko dookoła i uszkodzić wannę. Ja myślę, że on już jest troszeczkę off.
bo jest strasznie ciężki, to jest glas. Ja wiem, że mam się poczuć luksusowo, mam się poczuć tą piękną boginią wychodzącą, wyłaniającą się z piany i po prostu namaścić tymi olejkami i tym kremem, ale słuchajcie, no to nie jest dobre rozwiązanie, jest tak ciężki, że naprawdę może spokojnie potłuc umywalkę, wannę i kafelki i wszystko dookoła, także ja go nie używałam ze względu na to, że zawsze mi się wysuwał z ręki, no ale pięknie się prezentuje i mówię, do nawilżenia takiego luksusowego ciała jest świetny, świetny, ale preferuję troszkę ten olejek, bo ten olejek pachnie, ten body cream jest bardziej subtelny, natomiast olejek przepięknie nadaje taką charakterystyczną właśnie żabor. Ja jeszcze chciałam Wam szybko pokazać, że mam Black Opium i Saint Laurent, to jest też dry oil for body and hair, czyli możemy używać na hair, ja sobie go psiknę, już mam tyle tutaj. Bardzo tłusty, słuchajcie, i właśnie pachnie jak Black Opium, konkretnie orientalnie, ale troszkę mniej, więc dla tych, którzy nie lubią Black Opium, ale no chcą używać też w ciągu dnia, niekoniecznie takie stężenie, więc mogą tu sobie pięknie właśnie psiknąć tym body lotion, akurat to jest dry oil, ale ja bym powiedziała, że on jest dry, on nie jest wcale takim suchym, trochę mnie zatycha na początku, bo jest jednak mocny, ale nie aż tak mocny jak perfumy, ale coś fajnego, ja nie wiem, czy on w ogóle jest w Polsce, powiem Wam, ale tu widziałam właśnie dużo takich produktów typu body lotion, nie widziałam body cream, ale właśnie te suche olejki są tu bardzo popularne. No i przedstawię Wam z mojej ulubionej linii, ja mam tych produktów więcej, Japanese Cherry Blossom, tu mam Fragrant Mist, w końcu sobie przywiozłam z Ameryki, ja uwielbiam to. Ten ogród tutaj, który wkracza do mnie właśnie wiśniowy, a w zasadzie czereśniowy, no jest coś przepięknego i oczywiście body cream, który uwielbiam. Mam też żel pod prysznic, czuję się super dopieszczona właśnie tymi Bath & Body Works. Ja Wam zazdroszczę, że Wy macie, bo tutaj w UK nie ma, więc ja sobie przywiozłam z Ameryki, no ale za dużo nie mogłam, bo miałam tylko bagaż podręczny, ale ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam, tym bardziej, że tu nie ma perfum. Mam Sakurę, właśnie tą wersję Christiana Diora, która pachnie jak taki piękny japoński ogród, właśnie jest też z Cherry Blossom, natomiast ten jest dużo lżejszy i fajny i właśnie na upały to coś świetnego, właśnie też pod pachę czy do całego ciała, taka fajna pielęgniąca mgiełka, kocham tą serię, ja wiem, że jest dużo zwolenników, a zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o Bath & Body Works. I jeszcze Wam chciałam pokazać, już przygotowałam sobie do następnego odcinka, że mam też tu piękny zestaw z Versace i to jest Bright Crystal, mam oczywiście shower gel i mam body lotion, który bardzo uwielbiam, oczywiście z miniaturą i tak już zestaw też mam, sobie otworzę go, słuchajcie, z Flower Bomb, ale gdzie ja położę, o już Wam zaraz pokażę tą cały zestaw. Takie pierdółki. Przepiękne. Bardzo lubię tę świeżość Versace. Ja w ogóle chcę Wam zrobić odcinek z moich perfum Versace. I żebyście też poznały tutaj, co mam. No i tak jak powiedziałam, że jest Flower Bomb. Kiedyś na urodziny przysyłali, w tym roku coś mi nie przysłali, przysyłali właśnie takie miniaturki. I Bomb Delicious, perfumowany shower gel. Mam cream, body cream, przepraszam, i body lotion. Sobie bardzo lubię też ten zapach. Takich małych travel size. Przepięknie. Ale słuchajcie, jest mniej taki bardziej mleczny, mniej skoncentrowany właśnie w takich miniaturach niż na przykład tutaj perfumy, które są konkretne. No ja mam w takiej fajnej miniaturce też. Mam też w dużej butelce, ale naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem, gdzie wsadziłam, muszę poszukać jeszcze w jednej szafie. Jak będę właśnie dla Was robić te odcinki z kolekcji perfum, to tam to będzie. Słuchajcie, to już na tyle mojego gadania. Ja Wam powiem tylko tak podsumowując ten odcinek. Widzicie, że parę rzeczy mam. Mam oczywiście Miss Dior Blooming Bouquet. Uwielbiam te rolony, które doszły do linii. Super, super, super na podróż właśnie gdzieś tutaj za uszami, nadgarstkach, super się posmarować. Także ja uważam, że jest sens posiadania, słuchajcie,
takich uzupełniających produktów, zwłaszcza tych rzeczy, które lubicie, albo na przykład niekoniecznie chcecie ze sobą wziąć całą wodę, a chcecie gdzieś tam pachnieć, czy na podróż, czy właśnie jesteście na krótkim jakimś wojażu. Jest sens, lajerujemy te produkty, dodają nam właśnie tej głównej woni, przy okazji pielęgnują i ciało, natłuszczają, no i czasem jak są właśnie takie drobinki, jak w tu Jimmy Choo, czy nawet w tym olejku Black Opium, to ciało wygląda jedwabiście i genialnie. Także ja Wam osobiście polecam, mam nadzieję, że też lubicie. Jestem ciekawa właśnie w Waszych komentarzach, jakie lubicie produkty uzupełniające, które zawsze kupujecie, czy dezodorant, czy właśnie roll-on, czy na przykład body lotion. A dajcie mi koniecznie znać. I na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was serdecznie do wciśnięcia magicznego guziczka. Subskrybuj, żeby Was było więcej. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Zwłaszcza tym, które są w każdym filmie, które znajdują czas, żeby mnie oglądać. Jest mi naprawdę czuję się cudnie. Dziękuję i zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do następnego odcinka ze mną. Pa, pa!